Kiedy mój syn miał 6 lat? Pewnego dnia przypadkiem odkryłam guzek za jego uchem. W szpitalu lekarz zdiagnozował nowotwór, a konkretnie nowotwór niszczący kości. Nie stanowił on wtedy zagrożenia życia, lecz nie istniało skuteczne leczenie. Przebieg choroby był bardzo bolesny, bo przy każdym nawrocie syn musiał przejść operację usuwania zaatakowanej kości. Inaczej choroba mogłaby go zabić. Słowa lekarza do głębi mną wstrząsnęły. Jak to możliwe, że mój syn zachorował? Byłam zdruzgotana. W tamtym czasie byłam nowa w kościele. Uznałam, że skoro wierzę w Boga, on będzie moją skałą. Bardzo się starałam nie tracić wiary, być silna. Także. Wierzyłam, że póki ufam Bogu, mój syn na pewno z tego wyjdzie. Operacja zakończyła się sukcesem i mój syn szybko wyzdrowiał. Już po trzech dniach biegał po całym szpitalu i wkrótce wrócił do domu. Bogu dzięki. Po tym wydarzeniu moja wiara się umocniła. Chętnie pełniłam obowiązki w kościele i zawsze się z nich. Wywiązywałam najlepiej jak potrafiłam, ale moja rodzina mnie nie rozumiała i obgadywała mnie za plecami. Nie brałam tego do siebie. Czułam, że dopóki będę ciężko pracować, Bóg mi pobłogosławi. Dwa lata minęły w mgnieniu oka. Pewnego dnia syn przyszedł do mnie, mówiąc, że boli go w boku. Zobaczywszy jego zbolałą minę, Miałam złe przeczucie. Podniosłam jego pod koszulkę, i w miejscu, które pokazał, zobaczyłam gus. Płakał z bólu przy najlżejszym dotknięciu, i wiedziałam, że to nawrót jego choroby. Od razu zawiozłam go do szpitala. Badanie potwierdziło nawrót jego choroby. Przypomniało mi się, jak wyglądał po pierwszej operacji z rurkami wystającymi z ciała. Był bardzo słaby, a ja cierpiałam. Nie chciałam nawet myśleć, ile będzie musiał teraz znieść, kiedy myślałam, ile to dziecko będzie musiało wycierpieć. Lęk nie dawał mi jeść ani spać. Z całego serca. Pragnęłam przejąć jego chorobę i cierpieć za niego. I w żaden sposób nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego Bóg nie ochronił mojej rodziny, choć tak ciężko dla niego pracowałam. Tego dnia odwiedziła mnie siostra z wioski i dzięki niej zrozumiałam, że Bóg pozwolił, by mój syn zachorował, a ja miałam się modlić i ufać Bogu. Tak. tak, miałam trwać przy świadectwie i dalej pełnić swój obowiązek. Chodziłam na wszystkie zgromadzenia i bardziej rzuciłam się w wir pracy. Któregoś razu w czasie zgromadzenia podzieliłam się z innymi moim doświadczeniem. Wszyscy podziwiali moją wiarę. Słysząc ich pochwały, czułam, że Bóg pobłogosławi mojemu synowi. Wtedy choroba syna wróciła piąty raz. A lekarz powiedział, że nawroty są zbyt częste, prawie co pół roku i że choroba zagraża jego życiu. Zasugerował więc radioterapię i chemię. Kiedy to usłyszałam, rozsypałam się całkowicie. Tak bardzo cierpiałam, że zaczęłam nawet dyskutować z Bogiem. Cały czas Ciężko pracuję, bez względu na wszystko. Mimo sądu i ataków nie wyrzekłam się Boga. Wypełniam swoje obowiązki. Czemu Bóg nie chroni mojego syna? Miałam straszne pretensje. Chodziłam na spotkania i spełniałam obowiązki, ale w sercu oddalałam się od Boga. Z książką, ze słowem Bożym w ręku patrzyłam w dal. Tak bardzo wtedy cierpiałam, otworzyłam swoje serce przed Bogiem. Boże, przeżywam straszne męczarnie. Wiem, że nie powinnam cię winić za problemy zdrowotne syna, ale nie rozumiem Twojej woli. Nie wiem, jak mam przez to przebrnąć. Boże, proszę, spraw, żebym zrozumiała Twoją wolę. Amen. Amen. Po modlitwie przypomniałam sobie te słowa Boga: gdyby Bóg zniszczył Hioba, po tym jak Hiob niósł o nim świadectwo, byłby sprawiedliwy. Amen. Amen. Wkrótce potem znalazłam ten hymn. Sprawiedliwość nie jest bezstronna czy racjonalna, nie jest egalitarna, nie jest zapłatą za wykonaną pracę, ani też za włożony w coś wysiłek. To niesprawiedliwość. Gdyby Bóg zniszczył Hioba, gdy ten niósł o nim świadectwo, też byłby sprawiedliwy. Czemu nazywamy to sprawiedliwością? Jeśli coś jest zgodne z pojęciami ludzi, wówczas mówią, że Bóg jest sprawiedliwy, ale gdy coś nie jest z nimi zgodne, jeśli nie mogą tego pojąć, wtedy jest im trudno powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy. Istotą Boga jest sprawiedliwość, choć niełatwo zrozumieć, co Bóg czyni. Wszystko, co czyni, jest sprawiedliwe, tylko ludzie tego nie rozumieją. Kiedy Bóg oddał Piotra szatanowi, co odpowiedział Piotr? Ludzkość nie może pojąć, co czynisz, ale we wszystkim zawiera się Twoja dobra wola. We wszystkim jest sprawiedliwość. Jak mam nie chwalić Twoich uczynków? Amen. Wszystko, co Bóg czyni, jest sprawiedliwe. Choć może tego nie pojmujesz, nie wydawaj osądów. Mówiąc, że Bóg nie jest sprawiedliwy, bo coś zdaje ci się nierozsądne lub wbrew twoim pojęciom, sam jesteś nad wyraz nierozsądny. Piotr nie mógł pojąć pewnych rzeczy, lecz był pewien, że jest w nich obecna Boża mądrość i dobra wola. Ludzie nie mogą pojąć wszystkiego, wiele rzeczy nie mogą zrozumieć. Poznanie Bożego usposobienia nie jest łatwe. Amen. 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 Bogu dzięki. Studiowałam te słowa w myślach, a na sercu zrobiło mi się lżej. Boża sprawiedliwość nie jest bezstronna i rozsądna ani egalitarna. Nie chodzi też o zapłatę za pracę czy nagrodę za nasz wysiłek. Czyny Boga są niezbadane. Niezależnie co robi i jak nas traktuje, jest sprawiedliwy. Tak. Wszystko zawiera mądrość Bożą, bo jego istota jest sprawiedliwa. Amen. Nie rozumiałam sprawiedliwego usposobienia Boga. Podążałam za pojęciem, że skoro wierzę w Boga, On się mną zajmie. Że skoro ponoszę koszty na rzecz Boga, On mi pomoże. Że moja rodzina będzie pobłogosławiona. Czyż nie próbowałam czegoś zyskać od Boga? Mm -hmm. A wtedy otworzyłam książkę Słów Bożych i przeczytałam fragment. Po uwierzeniu w Boga, dążysz do osiągnięcia spokoju, żeby twe dzieci były zdrowe, żeby twój mąż miał dobrą pracę, twój syn dobrą żonę, Twa córka porządnego męża, żeby twe woły dobrze orały ziemię a pogoda sprzyjała plonom. Oto czego szukasz. Chcesz, by Twojej rodzinie nie przytrafiały się żadne nieszczęścia, by omijały Cię niepomyślne wiatry, by Twej twarzy nie tknął piasek, by plonów Twojej rodziny nie zalała powódź, by nie dosięgło Cię żadne nieszczęście, byś żył w objęciach Boga, byś wiódł życie w przytulnym gniazdku. Tchórz jak Ty zawsze podąża za cielesnością, czy ty w ogóle masz serce, czy masz ducha? Czyż nie jesteś zwierzęciem? Daję ci za darmo drogę prawdy, ale ty nią nie idziesz. Czy jesteś tym, który wierzy w Boga? Daję ci prawdziwe ludzkie życie, ale ty go nie pragniesz. Jesteś jak świnia czy pies. Świnie nie chcą osiągnąć ludzkiego życia i zostać obmyte. Nie rozumieją, czym jest życie. Każdego dnia najaduszy się dosyta, zapadają w sen. Ja zaś dałem ci drogę prawdy, lecz ty jej nie zyskałeś, twoje ręce są puste. Czy chcesz dalej żyć życiem świni? Jakie znaczenie ma życie takich ludzi? Życie twoje jest godne pogardy, żyjesz pośród brudu i rozpusty, nie dążysz do żadnych celów. Czyż życie twoje nie jest najpodlejsze ze wszystkich? Czy masz czelność spoglądać na Boga? Jeśli będziesz tak doświadczał życia, nic nie osiągniesz. Amen. Słowa Boga ujawniły motywy i nadzieje, które kierowały moją wiarą. Pytania stawiane przez Boga obnażyły mnie. Dziś wiem, że celem mojej wiary były błogosławieństwa. Sądziłam, że skoro poświęcam się Bogu, On pobłogosławi mi spokojnym życiem. Domem i zdrowym dzieckiem. Dlatego spełniałam swoje obowiązki, bez względu na to, jak moi bliscy mnie obrażali. Kiedy choroba syna wróciła, uznałam, że Bóg sprawdza, czy moja wiara jest silna, czy moja wiara jest prawdziwa. Sądziłam, że póki będę znosić cierpienie i trwać przy świadectwie, Bóg na pewno mi pobłogosławi, a mój syn wyzdrowieje. Więc kiedy znów zachorował i jego życie było zagrożone, moje nadzieje na błogosławieństwa i łaskę prysły. Dyskutowałam z Bogiem i zarzucałam mu niesprawiedliwość. Straciłam zapał do obowiązków. Sąd i objawienie w słowach Boga pokazały mi, że wkładałam tyle pracy, żeby w zamian otrzymać błogosławieństwo. Chciałam coś zyskać, oszukać Boga. Mm -hmm, tak. Rzeczywistość mnie przekonała, że Bóg jest święty i sprawiedliwy widzi nasze myśli i serca. Gdyby te zdarzenia nie pokazały mi, że moja wiara jest zbrukana i że kierują mną złe intencje wciąż wierzyłabym w swoje zachowanie, myśląc, że jestem pobożna. Że trwam przy świadectwie Boga. Zrozumiałam, że nie znałam siebie. Tak. Później przeczytałam te słowa Boga. Stając w obliczu stanu człowieka i jego stosunku do Boga, Bóg dokonuje nowego dzieła, pozwalając człowiekowi posiąść wiedzę o nim i posłuszeństwo oraz miłość i świadectwo. Człowiek musi doświadczyć na sobie tego, że Bóg go oczyszcza, rozprawia się z nim, przycina go i sądzi, bez czego człowiek nigdy nie poznałby Boga, nie umiałby szczerze go pokochać czy nieść o nim świadectwa. Oczyszczenie człowieka przez Boga nie służy jedynie jednostronnemu efektowi, tylko efektowi o wielu aspektach. Tylko tak Bóg wykonuje dzieło oczyszczenia tych, którzy gotowi są szukać prawdy, by ich postanowienie i miłość zostały przez Boga udoskonalone. Dla tych, którzy są gotowi szukać prawdy i którzy pragną Boga, nic nie jest bardziej znaczące czy pomocne niż takie oczyszczenie. Człowiekowi wcale nie jest łatwo poznać czy zrozumieć usposobienie Boga. Bo przecież Bóg jest Bogiem, nie może mieć takiego usposobienia jak człowiek. Dlatego poznanie usposobienia Boga nie jest łatwe. Człowiek sam w sobie nie posiada prawdy i niełatwo zrozumieć ją tym, których zepsuł szatan. Człowiek jest pozbawiony prawdy i postanowienia, by wprowadzić ją w życie. Jeśli nie cierpi oraz nie jest oczyszczany i osądzany, jego postanowienie nigdy nie będzie udoskonalone. Oczyszczenie jest dla ludzi straszne i trudne do przyjęcia, a jednak to w trakcie oczyszczania Bóg odkrywa przed człowiekiem swoje sprawiedliwe usposobienie, ujawnia swoje wymagania wobec niego i zapewnia mu więcej oświecenia, a także rzeczywistego przycinania i rozprawiania się. Porównując fakty z prawdą, daje on człowiekowi większą wiedzę o nim samym i o prawdzie, oraz lepsze zrozumienie woli Bożej, pozwalając mu kochać Boga miłością prawdziwszą i czystszą. To cel Boga przy oczyszczaniu człowieka. Amen. Amen. Dziękujmy Bogu. Bogu. Dzięki. Ze słów Boga zrozumiałam, że Bóg nas testuje i oczyszcza, a trudności mają nas obnażyć, byśmy dostrzegli nasze zepsucie przez szatana, nasze skażone usposobienie i przekłamania w naszej wierze. Wtedy możemy poświęcić się prawdzie, zostać obmyci i osiągnąć prawdziwą wiarę i posłuszeństwo, a na koniec zostać zbawieni. Amen. Amen. Nawracająca choroba Syna ujawniła, że moją motywacją było zdobycie błogosławieństw Boga. Zrozumiałam, że byłam gotowa zrobić wszystko, by zdobyć błogosławieństwa. Wydawałam się entuzjastyczna i skupiona, ale kierowały mną wyłącznie podłe motywy. W myśl słów każdy myśli tylko o sobie, a diabeł łapie ostatniego. We wszystkim. Kierowałam się wyłącznie własnym interesem. A kiedy moje nadzieje prysły, próbowałam rozliczać się z Bogiem. Moje zachowanie było ohydne. Jestem taka samolubna i nikczemna. Czy to jest wiara w Boga? Tylko mu się opierałam i próbowałam go oszukać. Gdy to zrozumiałam, skłoniłam się przed Bogiem w modlitwie. Boże! Przez wszystkie te lata oszukiwałam Cię, by zdobyć błogosławieństwa. Chciałam coś od Ciebie zyskać, i brakowało mi szczerości. Byłam podła i brakowało mi człowieczeństwa. Chcę zrezygnować z błogosławieństw, oddać Syna w Twoje ręce i poddać się Twoim ustaleniom. Nie będę narzekać. Amen. Po tej modlitwie wreszcie poczułam wolność i spokój. Nieco później, kiedy byłam poza miastem, mój mąż zadzwonił do mnie, żeby mi powiedzieć, że nasz syn ma przerzuty. Miał guzy na głowie, na plecach i na szyi były wszędzie. Nie było sposobu na opanowanie choroby. Kiedy to powiedział przez długi czas, brak mi było słuch. Nie mogłam znieść myśli o złym stanie mojego syna, i nie potrafiłam stawić temu czoła. Raz po raz modliłam się do Boga. Boże, jestem teraz taka słaba. Oświeć mnie i pomóż mi zrozumieć Twoją wolę. Amen. Po modlitwie przeczytałam takie oto słowa Boga. Człowiekowi zdaje się, że Bóg postępuje w sposób niepojęty czy nawet niewiarygodny. Gdy Bóg chce kogoś zaaranżować, ta aranżacja często jest niezgodna z pojęciami człowieka i jest dla niego niepojęta. Ale to właśnie ten dysonans i ta zagadkowość stanowią Bożą próbę i test dla człowieka. Tymczasem Abraham był w stanie wykazać posłuszeństwo wobec Boga, co stanowiło najważniejszy warunek przy spełnianiu Bożych wymagań. Choć w różnych kontekstach Bóg używa różnych sposobów na testowanie każdego człowieka, w Abrahamie Bóg dostrzegł to, czego pragnął: dostrzegł, że serce Abrahama jest szczere, że jego posłuszeństwo jest bezwarunkowe. Właśnie tej bezwarunkowości pragnął Bóg. Ludzie często mówią: Poświęciłem już wiele, zrezygnowałem z wielu rzeczy. Dlaczego Bóg wciąż nie jest ze mnie zadowolony? Dlaczego Bóg wciąż poddaje mnie próbom? Dlaczego mnie testuje? Stanowi to o jednym: Bóg nie zobaczył twego serca i nie pozyskał go. Nie dostrzegł w tobie tej szczerości, którą wykazał się Abraham, gdy uniósł sztylet, aby własnoręcznie zabić syna i ofiarować go Bogu. Nie dostrzegł bezwarunkowego posłuszeństwa i nie został przez ciebie pocieszony. Dlatego też Bóg wciąż poddaje cię próbom. Amen. Amen. Bogu dzięki. Długo rozważałam te słowa. Kiedy Abraham zaoferował jedynego syna Bogu, niczego od niego nie żądał ani nic nie tłumaczył. Dobrze wiedział, że to dziecko zostało mu dane przez Boga. I że należy jemu oddać, kiedy Bóg tego zażąda, i tak też zrobił. Takie sumienie powinna mieć każda stworzona istota. Nawet jeśli bardzo cierpiał, potrafił poddać się woli Boga. Ostatecznie podniósł nóż, by zabić własnego syna. To dowodzi, że jego wiara i posłuszeństwo wobec Boga były szczere i wytrzymały prawdziwą próbę. Ze mną było inaczej. Oświadczyłam, że zaufam planom Boga i oddam syna w jego ręce, lecz trzymałam się swoich motywów. Zwłaszcza gdy jego stan bardzo się pogorszył i nie było leku, gdy zrozumiałam, że jednak mogę go stracić. Zaczęłam stawiać warunki. Nie wymówiłam ich, lecz w głębi serca pragnęłam, żeby tylko Bóg go uzdrowił. Zrozumiałam, że byłam nierozsądna i nieposłuszna wobec Boga. Prawda jest taka, że mój syn nie należy do mnie. To Bóg tchnął w niego życie. Moje ciało było naczyniem, przez które się urodził. Bóg już dawno przesądził i zaplanował jego życie. Bóg już ustalił, ile wycierpi oraz ile przeszkód stanie mu na drodze. Amen. Tak, tak. Musiałam poddać się planom Boga. Amen. Wtedy pomodliłam się do Boga. Boże, mój syn, nie należy do mnie. Czy go zabierzesz, czy nie, wiem, że taka jest Twoja wola. Podporządkuję się. Amen. I zostawię życie mojego syna w Twoich rękach. Nie będę narzekała bez względu na to, co zrobisz. Amen. Amen. Po modlitwie mój ból złagodniał. W mgnieniu oka minął miesiąc. Pewnego dnia, po spotkaniu, zadzwonił do mnie mój mąż i z ogromną radością poinformował mnie, że wszystkie guzy u syna zniknęły. Potwierdził to skan tomograficzny w szpitalu. Bogu dzięki! Kiedy to usłyszałam, zaczęłam płakać ze szczęścia. W sercu wykrzykiwałam głośno, Dzięki Boże! Dzięki Boże! Bogu dzięki! To konkretne doświadczenie pokazało mi wielką moc Boga. Doświadczyłam Jego słów: Wszystkie bez wyjątku rzeczy, tak żywe jak i martwe, będą przemieszczać się, zmieniać, odnawiać i znikać zgodnie z Bożym zamysłem w ten właśnie sposób. Bóg sprawuje kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Amen. Pokazało mi to wszechmoc i niezależność Boga. Może coś stworzyć i sprawić, by przestało istnieć. Bo wszystko jest planem Boga. Tak, tak. dziękowałam Bogu z głębi serca. Bogu dzięki. Rok później dostałam wiadomość od męża, że choroba syna wróciła i że syn ma chemioterapię. Słysząc te słowa, znów poczułam pewien ból, ale pamiętałam poprzednie doświadczenie. Byłam skłonna podporządkować się zamiarom i planom Boga. Amen. Po dwóch tygodniach wypisano syna ze szpitala. I ku mojemu zdziwieniu do dziś jest zdrowy. Bogu dzięki Bogu dzięki. Choć wcześniej nie rozumiałam Boga i obwiniałam Go o chorobę mojego syna, on nie skupił się na mojej ignorancji, ale oświecił mnie i poprowadził swoimi słowami tak, abym zrozumiała jego wszechmoc i niezależność. I przestała wierzyć tylko dla błogosławieństwa to prawdziwa łaska Boga i jego prawdziwe błogosławieństwo amen dzięki Bogu wszechmogącemu Bogu. Dzięki. amen amen